Szanowni Państwo, zapraszam na scenę prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, pana Andrzeja Duda. Panie prezydencie, prosimy bardzo. Wielce szanowna pani minister, szanowni panowie ministrowie, szanowni państwo posłowie, wielce szanowni państwo prezesi, wszyscy dostojni goście, szanowni państwo. Przede wszystkim chcę bardzo podziękować za zorganizowanie tego bardzo ważnego wydarzenia, które z całą pewnością odbywa się na czas. I chcę bardzo serdecznie powitać wszystkich uczestników, organizatorów i gości pierwszej w Europie konferencji i pierwszych targów poświęconych odbudowie Ukrainy. Serdecznie witam tak bardzo licznie reprezentowany świat biznesu, który w projekcie ma do odegrania przede wszystkim z naszego polskiego punktu widzenia rolę absolutnie fundamentalną. Witam przedstawicieli ministerstw, misji dyplomatycznych, instytucji finansowych, samorządów, związków branżowych i organizacji pozarządowych. Wszystkim Państwu też z całego serca dziękuję za dotychczasowe Państwa zaangażowanie w sprawę Ukrainy, a przede wszystkim obrony Ukrainy. W bardzo szerokim tego słowa znaczeniu. Także obrony Ukrainy rozumianej jako po prostu pomoc niesiona ludziom z Ukrainy, czy tam na miejscu na Ukrainie, czy tutaj, kiedy niestety na skutek rosyjskiej agresji stali się uchodźcami, jak mówimy w Polsce, naszymi gośćmi. Dziękuję Państwu z całego serca za tą pomoc, którą do tej pory nieśliście i dziękuję za gotowość dalszego wspierania. Ma to znaczenie absolutnie kluczowe, jeżeli chodzi o to, co jest najważniejsze, a mianowicie o to, żeby Ukraina przetrwała, żeby obroniła się, żeby Rosjan udało się wypchnąć z ukraińskiej ziemi, bo to w istocie będzie oznaczało zwycięstwo w tej straszliwej, rozpętanej przez Rosjan wojnie. Bardzo Państwu dziękuję za tą aktywność. Bardzo też cieszę się, że tak znakomite grono uczestników zgromadziło się, aby omawiać kwestie niezmiernie ważne i aktualne oraz dotyczące, wyrażam nadzieję, i głębokie przekonanie nieodległej już przyszłości. Gdy ta wojna zakończy się zwycięstwem Ukrainy, to jest wycofaniem wojsk rosyjskich ze wszystkich zawłaszczonych, okupowanych terytoriów Ukrainy dla wspólnego bezpieczeństwa Europy. Dziękuję też Ministerstwu Funduszy i Polityki Regionalnej za objęcie tego kongresu patronatem. To sprawa wielkiej wagi, bo odbudowana i zintegrowana z Europą Ukraina z całą pewnością już dziś zajmuje, ale w przyszłości jeszcze silniej zajmie ważne miejsce na rynku europejskim i w europejskiej przyszłości, także naszej przyszłości, wobec czego chyba nikt nie ma żadnych wątpliwości. Polska od początku wojny wspiera Ukrainę. Dokładamy wszelkich starań, by pomóc Ukrainie nie tylko utrzymać niezależność, ale także, by w miarę możliwości podtrzymać kondycję ukraińskiej gospodarki. To sprawa wielkiej wagi również w kontekście aspiracji Ukrainy do członkostwa w Unii Europejskiej i warunków, które będzie musiała spełnić, aby osiągnąć ten cel. Cel niełatwy. Ukraina musi własnymi siłami uporać się z postsowieckim dziedzictwem. My wiemy, co to znaczy. Musi zwalczyć korupcję. My wiemy w Polsce, co to znaczy. Wprowadzić transparentne mechanizmy w administracji i w gospodarce. Zapewnić przestrzeganie prawa. Wprowadzić regulacje klimatyczne. Słowem, dokonać wielu bardzo ważnych i bardzo trudnych zmian. To ogromne wyzwania dla kraju, który jest w trakcie wojny, ale to też wielkie szanse o absolutnie przełomowym potencjale. Możemy wesprzeć w tym Ukrainę, pomagając w podnoszeniu kraju ze zniszczeń wojennych. Widzę tutaj ogromną rolę dla polskich przedsiębiorców,
którzy w przeszłości tak znacząco wpłynęli na poprawę kondycji naszej gospodarki. W istocie zbudowali swoimi siłami, swoim wysiłkiem, swoją przedsiębiorczością taki potencjał Polski, jaki dzisiaj widzimy, który jest coraz większy z miesiąca na miesiąc, z roku na rok. Ta obecna siła Polski i polskiej gospodarki to z całą pewnością właśnie efekt Państwa pracy. A stały rozwój Polski, który, jak powiedziałem, postępuje de facto z dnia na dzień, to Państwa w największej mierze ogromna zasługa. Są wśród Państwa przedsiębiorcy, którzy już od dawna prowadzą współpracę z partnerami z Ukrainy. Polska od lutego 2022 roku jest wielkim centrum logistycznym i kanałem dostarczania pomocy. Elementem naszego wsparcia jest też obecność polskich firm. Mimo trwających działań wojennych, polskie przedsiębiorstwa z branży budowlanej, wykończeniowej czy innych stale prowadzą swoją działalność na terytorium Ukrainy, a część z nich już teraz planuje poszerzenie swojej działalności i nowe inwestycje. Liczni polscy przedsiębiorcy, a także samorządowcy współpracujący z ukraińskimi partnerami doskonale znają nie tylko rynek ukraiński, ale też i obecne realia. Dziękuję ogromnie za to, że dzielą się Państwo swoją ekspercką wiedzą i doświadczeniem, biorąc udział w panelach i debatach tego kongresu. Szczególnie cieszę się z obecności tych z Państwa, którzy są gotowi wejść na rynek ukraiński. Spotkanie w Poznaniu otwiera dla Państwa nowe pola do działania. Bliskość geograficzna oraz wiedza zgromadzona przez przedsiębiorców, którzy dobrze znają ukraińskie przepisy i realia, to czynniki sprzyjające rozwojowi Państwa działalności. Upatruję w tym dużą szansę dla rozwoju polskiego biznesu, zarówno dla dużych firm, jak i dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Interesującym obszarem są zwłaszcza mniej dotknięte działaniami wojennymi obwody na zachodzie Ukrainy, które podtrzymują dzisiaj w ogromnym stopniu gospodarkę tego kraju i szukają partnerów do współpracy. Podobną rolę będą one odgrywały również w pierwszym okresie po zakończeniu wojny. W dalszej perspektywie możliwości biznesowe poszerzą się zapewne o tereny znajdujące się teraz w strefie działań wojennych i z nimi sąsiadujące, które będą potrzebowały odbudowy i normalizacji. Szanowni Państwo, kongres daje okazję do nawiązania bezpośredniej współpracy między samorządami i spotkania z konkretnymi partnerami biznesowymi z Ukrainy. Wymiernym efektem udziału w nim będzie także możliwość zapoznania się z ofertą przygotowaną w ramach działań służących odbudowie, którą zaprezentują goście z Ukrainy, a także z możliwością wsparcia, którego propozycje przedstawiają instytucje finansowe. Zubożony i obciążony bieżącymi wydatkami na obronę kraju budżet Ukrainy niewątpliwie potrzebuje zasilenia środkami, czy to w formie pożyczek, czy w formie pomocy bezzwrotnej. Kongres to również sposobność do zapoznania się z ofertą bardzo ważnej branży, jaką jest branża ubezpieczeniowa. Cieszę się, że Poznań jest miejscem kluczowych debat o przyszłości Ukrainy po zakończeniu wojny. Cieszę się, że aktywny udział w nich biorą polscy przedsiębiorcy. Obecność wszystkich państwa na kongresie pokazuje, że niepodległa i nowoczesna Ukraina ma dla Europy duże znaczenie. Życzę Ukrainie zwycięstwa, życzę Ukrainie pokoju na jej warunkach, a uczestnikom kongresu, wszystkim Państwu, owocnych dyskusji i spotkań w tym właśnie duchu. Liczę, że współpraca biznesowa, którą nawiążą Państwo z partnerami ukraińskimi, zyska trwały charakter i będzie owocna. Szanowni Państwo, jak wiecie Państwo, jeszcze wczoraj byłem w Nowym Jorku, uczestniczyłem w spotkaniach Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych i wszystkich innych spotkaniach, które były także i na marginesie tego wielkiego międzynarodowego meetingu. Mogę śmiało powiedzieć, że jestem u Państwa niemalże prosto z drogi. Przesiadłem się tylko z samolotu do samolotu na lotnisku w Warszawie. Nie byłem nawet u siebie w mieszkaniu.
bo tak ważne jest Państwa dzisiejsze spotkanie i tak ważna była dla mnie, zwłaszcza w obecnym kontekście, obecność wśród Państwa. Chcę Państwu... Bardzo dziękuję, ale nie po to to mówię. Chcę Państwu powiedzieć, że rozumiem, że bardzo wielu z Państwa z niepokojem odebrało te wydarzenia i wymianę zdań, jaka miała miejsce ostatnio w mediach, jaka miała miejsce ostatnio także i na forach politycznych. Otóż chcę Państwu powiedzieć tak. Dla mnie współpraca z Ukrainą i wsparcie dla Ukrainy ma wymiar dziejowy. Mówię to z pełną powagą. Dziejowy pomiędzy naszymi narodami, dziejowy pomiędzy naszymi krajami. To nie jest po prostu jakieś wydarzenie, to nie jest po prostu jakaś akcja. Państwo uczyniliście ogromny, wielki dar na tej drodze dla obydwu naszych narodów, niosąc wsparcie i pomoc całkowicie bezinteresownie. Mówię Państwo nie tylko jako przedsiębiorcy, mówię także Państwo jako ludzie. Po prostu zwyczajnie po ludzku, człowiek dla człowieka, dla sąsiada, przecież najczęściej osoby zupełnie anonimowej. To jest ogrom kapitału więzi międzyludzkiej, który powstał pomiędzy naszymi krajami i narodami. Proszę Państwa, ja nie wierzę w to, że jeden spór polityczno-prawny może przekreślić taki kapitał i taki dorobek, jakiego Państwo dokonaliście. Nie mam wątpliwości żadnych, że spór o dostarczanie zboża z Ukrainy na polski rynek jest absolutnie odpryskowym wycinkiem całości relacji polsko-ukraińskich. I nie wierzę w to, że w normalnych warunkach może na nie wpłynąć w sposób istotny. Jest to sprawa, którą po prostu musimy pomiędzy sobą rozwiązać. Że padają różne słowa, czasem gorzkie, czasem nawet może bolesne. Ja chciałbym, żebyście Państwo spojrzeli na to również od ludzkiej strony. To jest czas wielkich emocji. Dla wszystkich, zwłaszcza dla tych, którzy ponoszą dzisiaj odpowiedzialność, choćby za żołnierzy, którzy codziennie są wysyłani na linię frontu i tam giną. Za wojnę, która trwa, przed którą broni się dzisiaj Ukraina, ale która pociąga za sobą codziennie ofiary, codziennie giną ludzie. Rosjanie codziennie bombardują cywilne osiedla, bloki, domy, burzą całe wioski. To jest czas ogromnych ludzkich emocji. Politycy też nie są zbudowani z jakichś innych materiałów niż każdy inny człowiek. Też mają swoje uczucia, odczucia. Proszę, żebyście Państwo też to wzięli pod uwagę. Mówię to wszystko po to właśnie, żebyście się nie przejmowali za bardzo. Róbcie po prostu swoje. Kontynuujcie to, co robiliście do tej pory. Bądźcie aktywni, włączajcie się. Nie obawiajcie się. Trzeba działać, trzeba nadal nieść pomoc, trzeba nieść wsparcie. Ukraina potrzebuje odbudowy. Bez odbudowy nigdy nie będzie istotną częścią naszej wielkiej wspólnoty. Musi się odbudować tak, żeby była atrakcyjna dla jej mieszkańców. Ja to obiecywałem tak wielokrotnie w ciągu ostatniego półtorej roku. Tym kobietom z Ukrainy, z którymi spotykałem się tutaj w Polsce, które odwiedzałem w różnych miejscach, które nieraz zaczepiały mnie na ulicy czy w sklepach, kiedy byłem, bo przecież pracują, wykonują różne wcale niełatwe zawody. Pracują w kasach, jak Państwo znakomicie wiecie, w naszych sklepach, w marketach, sprzątają. Chcą godnie żyć, również w tym znaczeniu, że nie chcą, żeby Polska im dawała. Chcą po prostu pracować, chcą się same utrzymać. Zasługują na szacunek. Wielokrotnie im obiecywałem, słuchajcie, nie martwcie się, wrócicie do domu. My, jako wspólnota Europy, wolnego świata, pomożemy wam się odbudować. Zobaczycie, Ukraina będzie piękniejsza niż ta, którą opuściłyście. Przecież ta, którą opuściłyście, była
w ogromnej mierze postsowiecka, w ogromnej mierze ze starą infrastrukturą, bardzo często zupełnie przestarzałą. Wiecie znakomicie, że potrzebowała nowej infrastruktury, że potrzebowała nowego zastrzyku rozwojowego. Paradoksalnie mam nadzieję, że ta tragedia wojny, właśnie tą możliwość dania Ukrainie tego zastrzyku rozwojowego nowoczesności przynosi. I że w całym tym straszliwym, dramatycznym nieszczęściu, jakie dotknęło naród ukraiński, dzięki wsparciu międzynarodowemu, dzięki wsparciu życzliwym Ukrainie i Ukraińcom narodów takich, jakim my jesteśmy, Ukraina stanie się państwem mlekiem i miodem płynącym, związanym z nami nićmi przyjaźni i sojuszu, które będzie trwało na setki lat. Wierzę w to cały czas głęboko. Dlatego proszę, żebyście działali i po to tutaj jestem, żeby was zachęcić, żebyście działali i byli aktywni, nie czekali. Proszę robić swoje. Oczywiście proszę to robić tak, żebyście byli bezpieczni. Uważajcie na siebie, bo wiecie dobrze, że bomby spadają, rakiety spadają, tak jak to się stało ostatnio w zakładach Fakro we Lwowie. Niestety, takie też są realia. Państwo wiecie to lepiej ode mnie. Bardzo często jesteście tam nieporównywalnie częściej i więcej niż ja miałem sposobność być. Więc proszę, żebyście uważali, ale proszę również, żebyście nie zaniechali tej drogi, bo jestem przekonany, że warto ją realizować i ogromnie wam za to dziękuję. Wierzę w to, że odniesiecie państwo sukces dla siebie, dla Rzeczypospolitej i dla Ukrainy. Dziękuję ogromnie. Bardzo dziękujemy, panie prezydencie.